Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie sos do naszego makaronu dyniowego. A że mamy okres grzybobrania, grzybów jest multum wszędzie, Facebook zapchany zdjęciami z grzybami, więc ja dołożę swoją cegiełkę i zrobię sos grzybowy do makaronu dyniowego. Zapraszam do oglądania filmiku. Oczywiście cebulę pokroję sobie w drobną kostkę, grzyby pokroję sobie w talarki, takie troszeczkę grubsze. No i wszystko zaczniemy smażyć. Cebula, kosteczka. Ok, idziemy smażyć. Rozgrzewam patelnię, dodaję troszkę oliwy. Na tą oliwę od razu wrzucam sobie rozmaryn. Później oczywiście go wyciągniemy, dlatego wrzucam cały taki kawałek rozmarynu. On będzie się tam podsmażał, on będzie oddawał do tej oliwki wszystko, co ma najcenniejsze w sobie. Teraz dodam grzyby. Oczywiście pieprz. Soli na razie nie dodajemy. Ten rozmaryn tak ślicznie pachnie. Smażymy dosłownie parę minutek. Aż nam te grzyby ładnie zmiękną. Nabiorą troszkę kolorku. Ok, można dodać czosnek i cebulę. Ok, nie chcę żadnego konkretnego koloru, z tego względu, że to ma być sos śmietankowy. On ma być śmietankowy, a nie brązowy. Więc teraz idzie nasze winko. Bardzo dobre. On za chwileczkę odparuje. Część wina odparuje. Część wina zostanie wchłonięte przez te nasze grzyby. One nabiorą całkowicie, znaczy może nie całkowicie, oczywiście będzie to smak grzybowy, ale nabiorą takiego innego wymiaru smakowego. Polecam sobie spróbować ten sposób. Teraz dodam masło. Już się fajne robi, gęste, samo masło, samo wino i grzyby. No po prostu super. Tak, teraz mogę dodać, lekko odstawię z ognia. Teraz mogę wlać śmietanę 30. Dodam pietruszkę. Jakoś ta pietruszka no pasuje mi do tych grzybów, jak już wiecie z moich poprzednich filmów, że pietruszka do grzybów leśnych bardzo mi podchodzi. No właśnie, teraz jest ta chwila, że można to sobie posolić. Ja to próbowałem, dodam sobie jeszcze trochę pieprzu, ale bardzo pieprz lubię. Ale każdy według swojego uznania oczywiście. Jak widzicie, mój rozmaryn to cały czas spływa. Cały czas pracuje na moją korzyść, jeśli chodzi o smak i zapach. Dodam teraz kopiastą dużą łyżkę z tego serka mascarpone. On nada temu sosu naprawdę super, super takiej kremowitej konsystencji. Teraz już zmniejszę grzanie pod patelnią. Już go tylko finalnie za chwileczkę przyprawię. Delikatnie jeszcze odparuję i można będzie podawać. Oczywiście ja to robię w wersji z zapowiedzianym makaronem z dyni, ale można również podać klasycznie z ziemniakami lub ziemniaki z marchewką, można z klasycznym makaronem, każdy tak jak lubi. Dobrze, teraz spróbuję. No jest po prostu pycha, naprawdę poezja smaku. Teraz wyciągnę nasz rozmaryn, no mógłby jeszcze tutaj być do samego podania praktycznie. Proszę zobaczyć ten sos. A oto nasz wspaniały, kremowy sos grzybowy
z nutką wina, z rozmarynem. Gorąco go polecam, jest przecudowny. Podany z makaronem z dyni. Po prostu to danie zachwyca. Naprawdę wspaniałe danie. Gorąco polecam. Jeśli film Ci się podobał, daj suba, daj lajka, skomentuj. Kliknij dzwonek, on Cię poinformuje o nadchodzących nowych filmach. I do zobaczenia!